Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! W nowym daily vlogu! Dzisiaj mamy sobotę, przepiękną pogodę, ale potwornie zimno! Bardzo zimno jest! Słuchajcie, jak staliśmy dzisiaj rano, patrzyłam na termometr, minus 5, szron na samochodach i Max mówi, oho, zima idzie. Zima idzie. Inverno będzie, koniec. Śnieg będzie. No właśnie, jestem ciekawa, czy w tym roku będzie śnieg. Tak, zobaczymy. Święta bez śnieg jest święta polskie. No pięknie to powiedziałeś, święta. Słyszeliście? Święta bez śniegu to nie są polskie święta. Ja nawet ostatnio rozmawiałam z moją babcią i mówię, że muszę napisać list do świętego Mikołaja, żeby na święta pojawił się śnieg, bo my w tym roku zostajemy na święta w Polsce i byłoby fajnie i przyjemnie. No dobra, a co dzisiaj w planach? Ja za moment dokończę pić herbatkę, wyszykuję się i jadę na Eko Cuda. Targi kosmetyków naturalnych, które odbywają się niedaleko mojego domu, bo w praskim centrum Koneser. I powiem wam, że to już jest 5. edycja, a ja jeszcze na takich targach nie byłam. Więc w tym roku postanowiłam to zmienić. Przejrzałam listę wystawców. Okazuje się, że będzie wiele wspaniałych marek. Między innymi Bandi, Fridge, Alchemy, Alba i tak dalej, i tak dalej. Także jestem bardzo ciekawa, co tam jeszcze dokładnie na tych targach będzie. Poza tym umówiłam się też na stanowisku Bandi z Anetą i chciałobyśmy zrobić transmisję na żywo na moim Instagramie. Mam nadzieję, że nam się to uda. A przy okazji, kochani, jeśli jeszcze nie śledzicie mojego profilu na Instagramie, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Także wracając do tematu, ja za chwilę jadę na targi, zostawiam Maxa, a Max zabiera mój samochód i jedzie wymienić opony na zimowe. Czas najwyższy, bo przy takiej pogodzie i takiej temperaturze zimówki są obowiązkiem. Mam nadzieję, że Wy też już macie wymienione opony w Waszych autach. Potem jedzie na zakupy, a potem do mnie przyjeżdża. O, ktoś tu się do mnie już dobija z samego rana. No, także kochani, ja Wam życzę miłego oglądania. Kończę się szykować, lecę na targi. Postaram się też zrobić dla Was może jakąś ciekawą relację. Pokażę Wam, co na tych targach się dzieje. Może wspólnie odkryjemy jakieś nowe marki i jakieś kosmetyczne, naturalne perełki. Up in myself, that thing of loving was for everybody else. Lost and lonely, having hurt too many times. Gave up on hoping, thought I'd never get it right. Dorwałam mojego znajomego Piotra, który tutaj zajmuje się marką Alba. Tak, to jest polska marka, prawda? Z tradycjami, 1913 rok. Tak, suchy las od Poznania. Teraz mamy niesamowite dwa produkty, lansujemy przedpremierowo. Dwa peelingi, jeden jest z ambrą. No właśnie, pokażmy je. To jest coś niesamowitego na rynku, bo nikt nie ma jeszcze peelingu z ambrą, czyli z bursztynem. A kolejny produkt, to jest mechaniczny produkt, ale jeszcze mamy dla bardzo wrażliwych osób, mianowicie enzymatyczny z ekstraktem z papai i to jest nawet dla osób, które mają naczynkowe problemy, więc kolejnie zapraszamy. Przedpremierowe produkty, specjalnie dla Was. Słuchaj Piotr, a możemy pokazać konsystencję na tych produktów? O. Zobaczcie, konsystencja jest taka enzymatyczna, jest bardzo delikatna, szybko, ładnie się nakłada i rozpuszcza, więc ten efekt jest taki spektakularny, ale delikatny, żebyście nie musiały się bać, że to będzie bardzo mocny efekt tarcia. Nie. A drugi produkt, ten
tych mechaniczny ma specjalne drobinki, ma fajną taką grubszą konsystencję. Czekaj, dotknę sobie. A, rzeczywiście. Czujesz? Ten? No. O, ten jaki przyjemny. Ten jeszcze dodatkowo łagodzi i koi. I pachną bardzo delikatnie. Pachną bardzo delikatnie i przynajmniej można smakować i twarz dodatkowo jeszcze. Smakować. No super, kochani, zobaczcie. Takie piękne cuda. Zapraszamy tutaj do stanowiska 104. Dzisiaj i jutro, a przede wszystkim do Mysia 3, do Alba na drugie piętro. Tak, bo tam znajduje się wasz sklep stacjonarny, ale jest również możliwość zakupu produktów przez internet. Można, prawda? Przez internet www.alba.com lub pl. Super, także zapraszamy, kochani, do odwiedzin. Something that I never knew, a kind of happy I don't ever want to lose. And when I hear you coming knocking on my door, all I think is, baby, I need more, I need more. Już po targach, Max po mnie przyjechał, ale powiem wam, że tak było tam dużo ludzi, tak niesamowicie dużo stoisk, aż momentami nie można było się przecisnąć. Coś nieprawdopodobnego. Ja pierwszy raz w ogóle coś takiego widziałam i byłam zszokowana. Aneta powiedziała mi, że podczas ostatniej edycji w zeszłym roku pojawiło się ponad 125 tysięcy ludzi. No weź, bo mi tu słońce świeci, mi tu razi, Massimo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Kochanie, jedziemy coś zjeść, bo jestem bardzo głodna. Tak? No, jedźmy teraz coś zjeść i odezwiemy się do was za chwilę w dalszej części dzisiejszego vloga. Just wanna dance, wanna simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night and believe when it's like nothing wrong, it's alright with you. A teraz wyciągam Maxa do Złotych Tarasów. Niedługo jego imieniny. I mówię tak cicho, żeby też nie słyszał, bo siedzi tam w pokoju. Chciałabym kupić mu jakiś fajny prezent, ale tak naprawdę nie mam zielonego pomysłu, co on by chciał. No i tak właśnie wyciągam go do tych Złotych Tarasów, żeby sobie trochę tam połazić i podpatrzeć, co go interesuje. A w tygodniu wrócę i kupię dla niego prezent. Poza tym czas najwyższy zacząć rozglądać się również za prezentami świątecznymi. Ja nie znoszę robić ich na ostatnią chwilę, więc już tak pod koniec listopada zaczynam mniej więcej robić rundki po sklepach i szukać prezentów dla moich najbliższych. Także jedziemy do Złotych Tarasów i zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje i może coś ciekawego znajdziemy. Don't care what you say, what you do, how you feel, as long as you can show me a good time. Co, kochanie, podoba ci się ta koszula? Metto sotto i pulloverini. No może taka? Guarda, vedi? No. Come viene, vedi qua sotto. A, z brązem? Z szarością też będzie ładnie wyglądać. As long as you can show me a good time, I don't care. Oh, oh, oh. No i namówił mnie, proszę kochanie. Dziękuję bardzo, to jest mój prezent. Tak, to jest twój prezent. O, dziękuję. No ja się tak nie bawię, zobaczcie, odkupiłam Massimo, a dla siebie nie mam nic. No, zadowolony? Kolejne zakupy udane. Troszeczkę. Jak to troszeczkę? Chcesz jeszcze więcej? Zobaczymy. A
A skoro jest sobota, to są i burgery w Jeffsie. Bardzo proszę. Tak, mój cheeseburger i barbecue burger Maxa. Pysznie było, ale się skończyło i teraz czas dla nas, wracamy do domku. Smakowało ci? Dobra, bardzo dobra. Tak. Jak zawsze. Rzeczywiście, come bello. Mhm. Bel hamburger. Zawsze burgery w Jeffsie. Questa era la sorpresa che ti volevo fare. Portarti a mangiare un burger. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci. Proszę. Także kochani, wracamy do domku. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i zapraszamy do kolejnych filmików. Buziaki, pa! All I need is your time devotion. I don't wanna be so emotional.